Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej Live Game i ze mną piękna, wspaniała i waleczna Queen of the Black. Witam cię serdecznie. Witam po raz, nie wiem który, ale witam serdecznie bardzo po konferencji Live Game. Tak. Jeszcze trwa konferencja cały czas, jesteśmy w toku. Rzeczywiście, kurde, nie wiem, taki tutaj rozpiernicz jest, że ja nie wiem, co się dzieje. Prawdziwna jesteś Queen of the Black, cała w czerni, cała na... No, czarno. Nawet pod oczami. Co się stało z tymi oczami? No, to jest tak zwana moja własna robota. Tak obudziłam się z tym, bo po prostu no tam bańką za mocno uderzyłam na dołku w głowę. No i tak się przydarzyło. Na jakim dołku? Na dołku z policji. Co na rozrabiałeś znowu? Kochana. Stara, złapali mnie z 50 brokułami. No. Co ty gadasz? Taka akcja, mam za 5 dni. Kurwa, rozprawę na policji, także... A miałaś być grzeczna? No, jestem. Nie bądź grzeczna, tylko nie idź w tę stronę, no bo szkoda życia jest. Ale na takie głupotki. Jest lepiej teraz i w ogóle jest w porządku, naprawdę. Po prostu... A co jest w porządku? To, że masz śliwy pod oczami, czy to, że... Nie, to w ogóle już dawno mam, ale to bardzo ukrywałam i nie pokazywałam tego, więc mało osób o tym wie. Ale no to już za tydzień mi zniknie, także... To z miesiąc się powinno miało trzymać, także troszeczkę to mam już. A bańka została na głowie jednego z policjantów, czy...? Nie. Opowiadaj, proszę cię. Nie, no nie, żadnych tam bijatyk z policjantami, bez przesady. Ale wpadłaś w furię? No tak, ja mam lekko klaustrofobię taką, w sensie, no mam klaustrofobię po prostu, a nie lekko, kurwa. I dostawałam szału tam zamknięta w takim miejscu, kurde, z kratami, w ogóle nie wiem, to było straszne, jeszcze mi moich leków nie dali. A no takie są ich przepisy, ja muszę codziennie brać, no biorę trochę leków tych na główkę moją psychiczną, no i nawet nie chcieli mi dać moich leków uspokajających z torebki, także mega słowo. I wystraszyłaś się bardzo, że nie masz leków i pokazałaś to, co potrafisz najlepiej w tym momencie? Nie, ja tak aktualnie nie jest rozpierdalanie się, to co umiem najlepiej, Moniczko. Jolka! Moniczka, ja widzę, gdzie ty mnie prowadzisz. Nie. Ja tutaj ogarniam wszystko dobrze. Ja wiem, że ogarniasz, to po co ci te leki, jak ogarniasz? No, żeby lepiej ogarniać. To nie tak. To jest takie... One pomagają mi chodzić na terapię, bo tak to mi się nawet, wiesz, z jaskini mojej nie chce wychodzić. Umówmy się, że ta strefa komfortu jest najfajniejsza i one ci pozwalają, dają ci po prostu takie alibi, że mi się nie chce, mam wszystko w nosie, jest mi niedobrze, jest mi źle i zwalę to wszystko na leki. Stara, totalnie nie. Leki się, kurwa, leczy, bo mam chorobę, dlatego biorę leki. Pozdrawiam. No dobra. To opowiadaj mi, gdzie ta główka została. No na dołku. Ale w co walnęłaś? W ścianę. Co ta ściana ci zrobiła? Dużo. Dużo problemów. No co, nie chciałam je wypuścić, no kurde, co mam powiedzieć, no. Ale poczekaj, bo tam była ściana, czy ściana i kraty? Ściana, małe okienko z kratami. No właśnie, bo ja nie byłam na dół. No stara, dużo masz, no, wiesz co, dużo tracisz w życiu, musisz to zmienić. Może nadrobię. A nie, no. byłam w filmie, bo ja byłam też klawiszem. W filmie się nie liczy, wiesz? Byłam klawiszem. W filmie byłam... się nie liczy, weź ty przeżyj to na serio, wiesz, skuta będziesz. Klawiszko nie byłam. Przez boba, ja tylko... Ja kułam. Skuta, kurwa, wiesz, nie przez bucha. Ja nie dam się skuć, to ja mogę kogoś zakuć. Inaczej cię możemy skuć, Moniczka. Ja. Proszę, poczekajcie, o czym my w ogóle rozmawiamy? Ja nie wiem, już zaczęło się od twojej główki, która została na ścianie, bo nie chcieli cię wypuścić, a ilu musiało cię pójść? Powiem tak, mogę być skuta, ale tylko przez bucha. O to chodzi. Julka, ilu policjantów cię trzymało? Co, nie wiem, ile ich tam było. Sporo, nie? No, trochę tak. Nie dałaś się, a pokazałaś swoje umiejętności, które ostatnio nabyłaś trenując? Nie, no nie biłam ich, proszę cię, Monika. No, ale umiałaś przynajmniej się wyślizgnąć. Tak. A, zgadłam? Nie wiem. Dobra, Monika. Ja nic nie mówię. Zgaduję dobrze, co? Nie, no, grzecznie było, grzecznie. Grzecznie, tylko tam lekko mi psycha siadła i tyle. Mhm. No i teraz jesteśmy na Live Game. Powiedz mi, czy widziałaś część konferencji chociaż, bo widzę, że cały czas tutaj krążysz ze znajomymi. No tak właśnie średnio, coś tam oglądałam i za każdym razem były jakieś, za pierwszym razem, no właśnie oglądałam pierwszy i drugi panel i za każdym razem cisnęli jedną osobę, na moim panelu cisnęli dwie osoby i to byłam ja i Lasucita, także
królowa panelu tutaj. Nie no, ale to będziesz było... Będziesz Lasocito w drużynie, czy będziecie przeciw sobie rywalizować? Nie no, ja tam nie mam nic do Lasocito, ja tam do nikogo nic nie mam, mam wyjebane. Żyję sobie i chuj. Ale jak będzie wyglądać ta konkurencja? Będziesz z nią w drużynie, czy... Z nią? Ja nie jestem przeciw nikomu, chyba że ktoś jest przeciw mnie, no to niech się goni, nie? To też jestem przeciw jemu. Tak to działa, nie? Kiedy twoja kolejna walka? Czekam, aż się zagoją sińce i wtedy, wiesz, wracam do treningu, i wtedy, no, będziemy myśleć, co dalej, bo najpierw, no, wiesz, chcę się zagoić do końca, że tak powiem. Ale główkę masz mocną, może kolejną walkę właśnie na łokcie, główki, główkę... Co ty na to? Może lepiej nie. Nie, lepiej nie. Zbyt brutalnie. Ja w kasku będę walczyć. Nie no, żartuję. Nie. Nie no, odpoczywam sobie, żyję i, że tak powiem, jest okej. Okay. Dziś nie pojawił się Amadeusz Ferrari. Nie wiesz dlaczego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiem, ale nie powiem. I nie wyciągniesz nie. ode mnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No to niech tak zostanie. Wiem, że się ale kumplujecie się nadal. Tak. Nie. Zawsze po jego stronie, zawsze będę jego siostrzeczką i nieważne co się stanie, zawsze będę po stronie Amadeusza. Widział twoje sińce? Widział. A co sądzisz o jego relacji z Usniem? Słodziaki, niech idą dalej i ship i w ogóle... Zakochańce? Zakochańce, oni na żywo są takie słodziaki, że to hit. Konflikt Ferrariego z Bombą. Ja nawet kurwa nie wiem kto to jest. Ex z Usnie. Aha. Wow, typ, który jest popularny z tego, że jest byłym... Zusia. No, ale ostatnio walczył, mimo że walka nieudana, jednak duża zadyma, właśnie była część zadymy, która odbyła się na Hajlik, była mniej więcej trochę w związku z nim. To jest facet, który, gdzie wchodzi, tam jest bomba. No, pokazał brak szacunku do niej lasu, czy ty, więc niezłą bombę pokazał, kurwa. No, co mam powiedzieć? Pierwszy raz to powiedziałam na oczy i mnie cisną, no, tyle. Cisną cię? Tak, cisnął mnie. Dlaczego? Nie wiem, mojego OnlyFansa cisnął, ale mam wyjebane. Dlatego może, że się przyjaźnić właśnie z Ferrarim. Nie wiem, kurwa, nie wiem kto to jest. W sensie, kto to był ten typ i dlaczego mnie cisnął, jaki miał powód, ale jeśli się wyżył, to zajebiście. Uważasz, że wyżył się na tobie? Nie wiem, kurwa, po prostu uważam, że był spierdolonym hamem i tyle. Pierdolony ham i zjeb, tyle mam do opowiedzenia o nim. Poczekaj, bo będzie pi, 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 no będzie dużo. Będzie. Będziesz jutro na konferencji Prime MMA? Nie. Zapomniałaś o niej? Nie wiedziałam, że jest. Nie wiedziałeś, że jest, bo nie walczysz, już no, nie zobaczymy cię. To ja, nie no, może zobaczymy, ale najpierw się muszę wylecieć troszeczkę. Wracaj szybciutko do zdrowia. Proszę Dziękuję cię, ściany zostaw w spokoju. Niech stoją tam, gdzie stoją. Jak tak, chciała... ja mam nowe mieszkanko, wynajęłam je 3 dni temu, więc... Kiedy parapetowa? Oj, nie wiem, dzisiaj, bo Lasocito u mnie się nocuje, więc dzisiaj parapetowa. To robimy. Impreski, no. Nie no, grzecznie, bez alkoholu. Ja w ogóle z moim ciapsi idę do anonimowych alkoholików za 3 dni, ale tak chcę powiedzieć. After bez alkoholu. Oczywiście, że tak. Będziemy się dobrze bawić. Można się bawić dobrze, no. Dobrze gada się, ci się ze mną? Tak. No to będziemy gadać całą noc. Oj, nie wiem, czy... Jednak a całą noc. Aftery są nawet po 2 dni, tak? 3 dni czasami. No dobra, 2-3 godziny, nagadamy się i... Damy radę i pójdziemy do domu. Ja pójdę do domu. Dziękuję ci serdecznie. A, Beskitu, bo ja w moim domu nie pójdę do domu, no to ma sens. Ściany przestawiamy następnym razem. Jak będziesz potrzebowała przestawić ściany, to dzwoń. Dobra. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. My wracamy na konferencję, żeby dowiedzieć się cokolwiek, co tam się dzieje. A ty wiesz w ogóle, co się dzieje? Jakie będą zasady, jeżeli chodzi o live game i rywalizację? No ja wiem, że coś tam ze Squid Game, ja to oglądałam, więc coś tam nie coś wiem, nie? Coś nie coś wiem, ja też. Dziękujemy.